Drugi dzień sesji wiosennej rozpoczęło przywitanie w pięknej sali koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Przywitaliśmy całą naszą kadrę, przywitaliśmy naszych gości. Bardzo uroczyście powitał nas dyrektor obiektu, pan Adam Balas. Następnie udaliśmy się do naszej sali prób, gdzie odbyła się zbiorowa emisja głosu. Następnie do obiadu pracowaliśmy nad programem w 4 głosach, każda sekcja osobno z dyrygentem, asystentem. Cztery konie stoją wsięknie przybrane, a coście mnie chowali matko, dziękuję wam, pani i matko. Po obiedzie odbyła się sesja zdjęciowa. Dzisiejszego dnia miał miejsce również wykład na temat elementów tanecznych w muzyce chóralnej inspirowanej polskim folklorem. Poprowadziła go profesor doktor habilitowany Jolanta Szybalska-Matczak, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki oraz Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Oczywiście wykład w bardzo krótkim tylko zarysie mógł dotknąć niektórych problemów, ale mam nadzieję, że zainspirował wszystkich do tego, że śpiewając na przykład pieśni nasze ludowe, warto byłoby sięgnąć do źródeł, skąd tak naprawdę te pieśni pochodzą i skąd się tak naprawdę wzięły. Po wykładzie natomiast zaczęła się istna burza. Jednocześnie część osób rozpoczęła warsztaty taneczne z solistami zespołu Śląsk. A dyrygenci, właśnie co widzimy za moimi plecami, zaczęli lekcję dyrygowania z panią profesor Jolantą Szybalską-Matczak. Wspaniałe zajęcia z dyrygowania, które pokazały nam, że folklor tak naprawdę żyje w nas, że tak naprawdę musimy go tylko w sobie odnaleźć i że całe życie jest tańcem. Pierwszy dzień sesji wiosennej Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego edycji 2014 upłynął w jakże ciepłej i przyjemnej, rodzinnej atmosferze. Warsztaty taneczne. Ciężko, ale tak ma być.